X-Mania Television. Zapraszam naszych widzów na wywiad z zespołem Decapitated. Jesteśmy przed klubu Progresja i tu już za niedługo Decapitated gra z Meshuggah. To jest część trasy koncertowej europejskiej. Pogadamy sobie o tej trasie, pogadamy o płycie Carnivals Forever, o tym, co się działo ostatnio w Decapitated, ale na początku chcielibyśmy ten wywiad poświęcić pamięci Sławka Mortifera Archangielskiego, zmarłego niedawno basisty zespołu Hate, zespołu, który z Decapitated przejechał trochę, z którym zespół Hate grał sporo koncertów. I cóż, panowie, przedstawcie się po kolei. Cześć, ja jestem Wacek Kiełtyka i gram na gitarze. Pasek Paweł, bas. Raścik, śpiewam. Kogo brakuje? Brakuje Pawulona. Jak zwykle. Wspomniałem o Hejcie, o Sławku. Powiedzcie, jak go wspominacie, te pierwsze występy z Hejt, z rzeczy z trasy? Jeśli chodzi o mnie, to ja grałem pierwszy raz z Hejt tutaj w Warszawie, w klubie, jak ten klub się nazywał, na R, Riviera Remont. I to było w roku 90, chyba 7 albo 8. I to był mój pierwszy przyjazd do Warszawy, ja wtedy grałem już w zespole Lux Occulta. No i wpadliśmy i w ogóle, wiesz, bardzo mi się podobało. Kiedyś byłem bardzo, bardzo dużym fanem tego zespołu, nawet się inspirowałem Hejtami. No, znamy się od wielu lat z Adamem i z chłopakami, także zawsze mieliśmy dobre relacje, dobre imprezy, wiesz, fajnych kilka tras razem zamieliliśmy. No i bo rozumiem, że to jest, wiesz, no wspominamy Sławka w tym momencie, no nie, bo to co się stało, kompletne zaskoczenie, młody koleś, w ogóle wiadomo, nie ma co w ogóle gadać. Ja tylko mogę powiedzieć, że wiesz, że Sławo zawsze był, wiesz, równym gościem, zajebistym kolesiem, wiesz, nie było, no był, kurde, stuprocentowym metalowcem i nigdy, wiesz, nigdy nie było jakiejś spiny, wiesz, nikt z nikim się nie kłócił, nie był, no był zajebistym kolesiem po prostu, zawsze był pomocny, zawsze był, wiesz, do imprezy, wiesz, do pogadania. Ja go znałem tak, powiedzmy, tam z jednej całej trasy, którą zrobiliśmy na początku mojej kariery z tym zespołem, potem spotkaliśmy się tak, nawet niedawno na jakimś jednym z koncertów i wiesz, tak samo zawsze wrażenie bardzo pozytywne, fajny człowiek po prostu, wiesz, normalny koleś, który wiedział, czego chce od życia i robił to, co kochał, nie? Przy tej okazji chciałbym, żebyśmy pogadali chwilę o środowisku metalowym, o całej atmosferze, o trasach. Dlaczego o tym mówię? O tym, co się stało właśnie po śmierci Sławka, o tym, ile on dostał kondolencji, ile w ogóle hejt z różnych kapel z całego świata, które koncertowały razem z hejt gdziekolwiek. Mi się tak się przypomniało o tym, co się działo po śmierci Witka w 2007, kiedy też były koncerty. Hejt też grał zresztą, te koncerty, gdzie zbierano pieniądze też na poszkodowanie rodzin. Powiedzcie mi o tym, bo chyba tego nie ma w innych środowiskach, tak sobie wyobrażam, że nie ma w innych w środowiskach muzycznych tego, co jest w metalowych. Co możecie powiedzieć o więziach, jakie się zawiązują w czasie trasy, w tego, jak przejeżdżacie? Jak to możecie w ogóle opisać? Przede wszystkim opisałbym to jako totalny Armagedon, to, co się dzieje na tych trasach. Ale nie, no, jest tak, że faktycznie metalowcy są taką, kurde, grupą specyficznych osób, którzy, no nie wiem, jakoś tak są w ogóle, wydaje mi się, że metalowcy są zajebiście zorganizowani, no nie, w tym co robią, że zawsze mogą na siebie liczyć, nie, jak na przykład trzeba sobie coś pożyczyć, coś załatwić, przedstawić, wiesz, seta, jak ktoś na przykład jest spóźniony na festiwalu, wiesz, to, wiesz, myślę, że przez to, że ta muzyka jest undergroundowa i ludzie, którzy to robią, wiesz, dlatego, że to po prostu kochają, nie? Dlatego, wiesz, jak spotkają się razem w kilka kapel w jednym autobusie, to zazwyczaj jest tak, że no, że od razu wiadomo, o co chodzi, że wszyscy się bratają, mają wspólne tematy i nie ma jakichś takich, kurde, jak wydaje mi się, w, nie wiem, powiedzmy w mainstreamie tak zwanym, czyli w zespołach, które grają po festynach, nie? Że tam jest jakaś, wiesz, większa napinka, jakieś chamstwo chyba większe, tak powiedzmy na zasadzie jakiegoś tam biznesu, nie, czy układów, czegoś tam. Tutaj jest bardziej undergroundowo,
wiadomo, że wiesz, są bandy, na które przychodzi dużo ludzi, ale w większości to jest tak, że to jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to jest tam, wiesz, jak jest 300, to jest szał, nie? Ale różnie bywa, bo na przykład na tej trasie, co teraz jesteśmy, no to wiesz, jest spoko, jest gramy z Meszuga, więc to jest duża kapela, to jest duże zjawisko, no nie? Legenda i tak dalej. Ale nie wiem, co w ogóle, jakie było pytanie, bo odbiegłem nieco od tematu. Odszedłeś trochę, ale fajnie się jakoś to wszystko zatoczyło. Ale mówisz o wspieraniu się, pomaganiu, ale na przykład pożyczanie sprzętu, takie rzeczy, ale również też, dajmy na to, chodzi o składy. No, często jest tak, co, że zastępuje się kolegów, co na trasie, jeżeli na przykład coś się zdarza takiego. Co? Często się zdarza tak, że na przykład jak jest w Krakowie, że jest kilka bandów, czy kilkanaście i tak naprawdę to są ci sami ludzie, którzy się tylko wymieniają, kilka osób, którzy się znają. Z każdym grał, wiesz, jakieś korelacje każdy przez kogoś ma i tak naprawdę dlatego też chyba jest tak, że wszyscy się sobie pomagają nawzajem, bo się tak naprawdę się wszyscy znamy, nie? No. Każdy z kimś miał coś kiedyś wspólnego, gdzieś zagrał jakąś traskę, czy nie wiem, zastępował, tak jak mówisz, kogoś, czy zagrał jakiś koncert. I wiesz, i przez to też jest fajna atmosfera po prostu, jako koledzy. Bo tak naprawdę chyba nikt na tym kokosów jakichś wielkich nie zbija, powiedzmy, także, że wiesz, robimy to, bo to kochamy, nie? Co ja chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że właśnie z metalami jest tak, że pomimo tego, że wiesz, są ciężkie warunki na trasie, czasami wiesz, nie ma noclegu, nie ma szamy, albo no bo jest różnie. Generalnie na trasie masz codziennie inny klub, inne warunki. Raz grasz w pizzerii, na drugi dzień grasz w spotku, na trzeci dzień grasz w piwnicy, wiesz, i ci metale, wiesz, robią to, nie? Pomimo tego, że czasami warunki są po prostu spartańskie, nie? Dlatego ta grupa muzyków jest po prostu totalnie zdeterminowana do tego, żeby to robić. To jest ogromna pasja i wiesz, to jest chyba wyjątkowe zjawisko. Może w hip-hopie jest podobnie, ale nie wiem. A poza tym chciałem dodać, bo to będą i tak tylko raczej metale oglądać, nie? A jakby ktoś inny oglądał, to trzeba stwierdzić, że jeszcze inną taką rzecz, że polski metal to jest generalnie, wiesz, reprezentacja na świat, no nie? I wiesz, Behemoth, Vader, Hate właśnie. To są ludzie, którzy no, reprezentują Polskę na całym świecie tak naprawdę i powinno moim zdaniem być to bardziej chyba doceniane, nie, niż jest w naszym kraju, nie? Otóż to o tym, jak jesteście znani, to mógłbyś powiedzieć o 3 zespołach na świecie. Powiedzcie, ile osób przychodzi na wasze koncerty, na przykład jak gracie sobie w Stanach, czy w Kanadzie, czy gdziekolwiek gdzieś w Europie. To są pełne sale, co nie? Znaczy jest różnie, bo w zależności od tego, z jakimi grasz kapelami, no nie? Jak graliśmy z Meszugą, to frekwencje były od, powiedzmy, 800 osób po 3,5 tysiąca. I także średnio 1500-2000 osób było na tych koncertach. Jeżeli gramy, na przykład graliśmy wcześniej headlinerem kilka tras w Stanach czy w Europie, to jeżeli mamy, powiedzmy, jeden dobry lub dwa dobre supporty, to mamy, bywa, że jest od 200 do 500 osób. Coś w tym stylu. No, także różnie, no, w zależności. To zależy od samego promotora, który organizuje taki koncert, bo zdarzały się koncerty, gdzie promotor po prostu zrobił fuszerkę tak zwaną, no, nie rozwiesił plakatów, nie, wiadomo. Nikt nie wie o koncercie i przychodzą. No, czasami jest, wiesz, gramy jeszcze sztuki dla, wiesz, dla 50 osób, rzadziej już, nie, ale wiesz, jak bywa, że to jest 100-150 osób, tak 200 to raczej tak zazwyczaj mamy, jeżeli jest dobry, jest, wiesz, zestaw. Taka liczba, którą można podać, że z reguły jest, nie? To też zależy, wiesz, od w jakim mieście grasz, bo zależy, czy jest większe miasto, czy mniejsze, prawda? Siema, Pawulon. Większe czy mniejsze miasto i wiesz, to jest bardzo też, to generuje jakieś tam, powiedzmy, większa liczba ludzi w danym mieście, generuje większą liczbę publiki na koncercie, to jest bardzo naturalne. Także na przykład w jakimś tam Nowym Jorku przyjdzie ci więcej osób niż w jakimś tam Zadupie, prawda? Także wiesz, to jest bardzo wszystko takie elastyczne. Ale spoko, bo teraz mamy akurat takie trasy, gdzie jest duża frekwencja, bo mamy Meszugę, później dajemy na Lamb of God po Stanach, a później jeszcze mam jedną trasę we wrześniu, znaczy w październiku, ale nie wiem, czy jeszcze mogę mówić w sumie na ten temat. Ale pewnie nie wiem, kiedy ten wywiad się ukaże. Niedługo, ale możesz powiedzieć. No, w każdym to razie też duża kapela. Sweden of Bodom dajemy po Europce, także. Jeszcze nawiążę krótko o tym wspieraniu się w środowisku. Window of Creation, waszą pierwszy album wydał Peter z Widera, nie? A czy produkował tak naprawdę, nie? No, powiedzmy, że produkował ten album, no. Także, nie no, pomagał nam, wiesz, pożyczał nam sprzęt, nie? Doradzał nam w różnych sprawach,
no, myśmy wtedy byli, wiesz, mało doświadczonym zespołem, coś, wiesz, w ogóle niedoświadczonym, no i wiesz, byliśmy fanami Vadera, mieliśmy tego samego menadżera, nie wiem, pozdrawiam. I co? I wiesz, Peter wpadł, wszyscy w szoku, pożyczył nam mesę, nie, pożyczył nam pakę. Siemano, Poli! Pożyczyłeś gitarę od Seta przy nagrywaniu Carnival? Tak? Pożyczyłeś. 7 strunówkę, tak? No, pożyczyłem. Dlaczego akurat chciałeś? Dlaczego taka dobra była, czy o co chodziło? Kupało ci do kawałka? Wiesz, nie miałem jeszcze swojej siódemki i ten, i musiałem mieć siódemkę na sesję. No i dlaczego? No bo w Gdańsku nagrywaliśmy, akurat Paździerz miał tam swoje rzeczy. No i wiesz, no miał fajne wiosło, Customa ESP z Japonii. Wydawało mi się, że nie mogę mieć lepszej gity na sesję, więc pożyczyłem od Patryka i spoko, nie? Paulon, chodź tu. Pozdrow Grysika, bo mu się należy. Siadaj. Czekaliśmy na ciebie, przedstaw się, co robisz w zespole, taki pytaj, tak? Co robię? Gra mnie równo. Krążę cały czas koło tej czwórki. Co to była za trasa Rebellion Tour? Pamiętacie taką trasę? I kto brał w niej udział? Hejty, Kraj Sagany, Wedonist. I chyba jeszcze jedna kapela była. Cezar. Nie? No mówiłem, Kraj Sagany, Hejt, Wedonist. Chyba tyle było kapel, nie? No, fajna traska, zajebista traska po Polsce. Chyba tam z 15 gigów, dobra frekwencja. Cóż można rzec? Morze alkoholu, wyborowe na towarzystwo. No. Pogadajmy chwilę o nagrywaniu Carnival is Forever, to już minęło 2 lata od nagrywania tego. Poprzednie swoje płyty nagrywaliście w Hertz Studio w Białymstoku. Jaka jest różnica między studio w Gdańsku, a w tym w Białymstoku, jeśli chodzi o jakość pracy w ogóle? W Gdańsku musisz mieć swojego inżyniera, ale za to masz technicznego. No i Gdańsk jest nad morzem, a Białystok nie jest nad morzem, więc wiesz. No, jaka jest różnica? No to chyba duża, no bo to chyba jest zupełnie inne miejsce. Inna filozofia, zupełnie inna miejscówka, inne pomieszczenia, inny sprzęt. Poza tym, wiesz, w Hercu masz braci Wiesławskich, którzy możesz z nimi pracować, pracuje na zmianę i wiesz, praca jest szybsza, jest bardziej efektywna, powiedzmy, niż z jednym realizatorem. No i są doświadczeni maksymalnie i to jest duży komfort, żeby tam nagrywać. No i cały czas, wiesz, idzie to do przodu, także dlatego chyba właśnie będziemy nagrywać z nimi następną płytę. Przy Carnival chcieliście osiągnąć brzmienie oldschoolowe, gdzie tam powiedzieliście, że zależało wam na brzmienie takiego starego metalu. Chcieliśmy, żeby to było tak, że zrobimy ten kawałki, ogramy i po prostu przeniesiemy sobie sprzęt do studia i to nagramy po prostu. Żeby zależało nam, żeby mieć na tyle, wiesz, dobrze ograny ten materiał, żeby to brzmiało tak po prostu, jak my gramy, no nie? Żeby specjalnie tego nie zmieniać, wiesz. To plastikowa jakaś produkcja. Chyba takie założenie było. No i poza tym jakby było takie bardziej lightowe podejście, że po prostu nie będziemy aż tak, kurde, dbać o te wszystkie rzeczy, tylko po prostu zrobimy to, nagramy tak, żeby było dobrze. To wszystko, no. Poszło nam szybko z memnami. Lechner nagrał szybko, wiesz, te numery. No jakoś tam domęczyliśmy tą sesję i chyba wydaje mi się, że spoko, dobry efekt osiągnęliśmy. A powiedzcie mi, dlaczego po nagraniu tej płyty odszedł Cream? W necie to krąży, dlaczego, jest pytanie, dlaczego? Nie poradził sobie z nami. Inny mental. On jest z Austrii, a my jesteśmy z Polski. Dlatego no, jakoś po prostu. A poza tym on, wiesz, przed Decapitated, przed dołączeniem zagrał w zasadzie chyba, nie wiem, 10, może 10 koncertów. A my już trochę byliśmy bardziej doświadczeni i też różnica wieku pomiędzy nim a mną. Dużo po prostu różnic w patrzeniu na te same rzeczy. To, co dla niego jest
podłogą, dla mnie podłogą, ale może być dla niego sufitem. Coś w tym stylu. Przez Decapitated, nawet przez ostatnie lata, przewinęło się sporo muzyków. Czy za kimś, to powiem, specjalnie tęsknisz, że ci kogoś brakuje w Decapitated? No, brakuje mi w sumie, no, Heniu, z Heniem się fajnie. Znaczy, będzie Heniu dzisiaj? Heniu dzisiaj będzie. Wiesz, no, Henek równy koleś, wiesz, no, było super. Ale w ogóle o istnieniu Decapitated. Jest pewien okres w historii Decapitated, który no, jest bardzo ważny. Mówię o roku 2009, kiedy na MySpace ogłosiłeś, że Decapitated wraca. Wiadomo po jakim tragicznym wydarzeniu. Co tym zadecydowało, że postanowiłeś wskrzesić Decapitated? To moja żona, tak naprawdę. Bo ja bym chyba tego nie zrobił, bo stwierdziłem, że to już nie da rady. No, wiesz, nowi ludzie, całkiem nowy skład. W ogóle znajdź ich. Spróbuj się z nimi, wiesz, dogadać. No i to nie jest to samo, wiesz. Myśmy mieli pewien klimat już wypracowany, pewien styl zgrań i tak dalej. No ale wiesz, no, no właśnie moja żona i rodzina stwierdzili, że powinienem jednak chyba spróbować, bo może jednak warto by było jeszcze trochę z tym powalczyć, no nie, żeby jednak no kontynuować, wiesz, zespół, bo spoko sprawa, nie? No. Szkoda by było tych wszystkich lat, nie? Poświęconych. No, no, tego wszystkiego, nie? No. Na co właśnie Witek pracował, Kowan. Chłopaki byłoby tego chcieli, nie? Biała Świnka, nie? I tak dalej. A zaraz jak było z materiały z Karnifal? To był też materiał, który był w części zrobiony razem z Witkiem, nie? Tak. Byście to jakoś przearanżowali? Wszystkie numery były... no, te główne motywy były już robione jeszcze z Witkiem robione. I myśmy dokończyli je. Później tam z Kerimem, z Rastamanem. Rastamanem, właśnie co do Rastamana. Chciałem się zapytać o... wokalistów się przewinęło przez kilku. Ty przyszedłeś pakowanie, tak? Tak. Byłeś, czy, jak ci było? Czy się od razu w kapelę zaszczepiłeś jakoś od razu, czy miałeś jakieś trudności, żeby się w kapelę wżreć, czy wejrzeć? Co ty, stary, dla mnie było przejebane, nie? No tak, dokładnie, no bo wiesz, no przyszedłem, kurczę, pakowanie. Świetny wokalista, wiadomo co się stało. Sauron to samo i wiesz, no już kapela dosyć znana tu i ówdzie, także wiesz, duże oczekiwania, a tak naprawdę to mam totalnie wiesz, inne podejście, jak powiedzmy, do krzyku czy też do groblu niż tamci poprzednicy. Więc wiesz, no nie każdy to akceptował. Też wiesz, no zmieniasz frontmana w kapeli, czy zmieniasz, jakby tak powiedzieć, tak troszeczkę twarz zespołu, nie? To też dużo, wiesz, charakter, zachowanie na scenie. Ja nigdy nie grałem, tak szczerze mówiąc, wiesz, jakichś wcześniej tras dużych, czy powiedzmy przed taką publiką, wiesz, death metalową. Ja sobie tam miałem jakieś swoje historie wcześniejsze z tymi moim Forgotten Souls czy z Ketą. To jest totalnie inna muzyka, wiesz, inny target ludzi, także wiesz, no, nauczyć się tego wszystkiego. Ten mnie opierdalał cały czas, w ogóle zjeby jedna za drugą siadały. No ale wiesz, no ale w końcu... od jednego takiego fana z Polski tutaj, Mario 997, coś tam. A, tak, tak, mój ukochany, pozdrawiam cię serdecznie. No, to za co pierdolałeś Rafała, że co? Że co? Ma dready. A do wokalu nie miałeś żadnych tych zastrzeżeń? Nie, w mioka spoko, nie, ale... Uśmiecham do ludzi, nie? Uśmiecham do ludzi. Dziękuję za wszystko. Że jest grzeczny. No tak, no trzeba się przyznać do tego, wiesz, no nie było łatwo naprawdę, ale też spoko, ale jakoś tam zawsze sobie próbowałem znaleźć. Po prostu, no to może... Musieliśmy się dotrzeć, nie? No, no wiesz, w zespole to jest jak, kurde, powiedzmy nawet prawie jak w małżeństwie, nie? Czy tam w związku jakimś. No, tylko trudniej, bo jest więcej osób do ogarnięcia, nie? No właśnie. A... No różnie to jest. Ale zawsze czasem... jest wódka, może to dać po mordzie, nie? Dokładnie. Właśnie, no. Czasem trzeba w pysk strzelić, wyjaśnić parę spraw i do przodu no. iść. No. Praktykujemy nawet czasami. Adam z Hejta powiedział kiedyś o tym, że granie w death metalowej, metalowej kapeli to jest jeden wielki poligon, jedna wielka rzeźnia. Trzeba być prawie że fanatykiem, bo trzeba poświęcić wszystko dla zespołu. Czy to tak jest, że jak nie poświęcisz życia prywatnego, grając w takiej kapeli, to masz przejebane i po prostu gdzieś się po drodze gubisz? Znaczy na pewno jak nie poświęcisz pewnych rzeczy, no to będzie ci trudniej jakby, wiesz, wypłynąć szerzej, tak mi się wydaje. Na pewno nie, jak masz na przykład stałą pracę, no to nie pojedziesz na trasę na miesiąc albo na dwa. I dlatego pewnie tam u każdego, kto
dzisiaj gra z muzyków metalowych, którzy gdzieś tam jeżdżą, no to był moment, kiedy trzeba było po prostu wziąć i zdecydować, nie? Że kurde, no to robimy, no nie? No, decyduję się na to i wiesz, staram się robić to, co robię w zespole jak najlepiej. I powiedzmy, z czasem może się tak zdarzyć, że uda ci się z tego żyć i wiesz, i tak dalej. Chcę zadać jedno zajebiście ważne pytanie. No. A później zacząć to robić. Tak. Bo co, głównie jeśli chodzi o samo granie, to koncerty to jest wasza główna, że tak powiem, siła napędowa, bo co, jak jest z płytami? Jest tak, jak jest z zakładami płyt? Sprzedają się w miarę tak stabilnie? No, generalnie jeśli chodzi o jakieś zarobki z tego całego grania, no to głównie koncerty, no nie? Bo płyty... No się słabo sprzedają dzisiaj, my nie sprzedajemy dużo płyt, a poza tym wiesz, no jak masz tantiemy, to one najpierw idą na jakieś tam pokrycie budżetu ze studia i tak dalej, także musisz tych płyt trochę sprzedać, musiałbyś sprzedać trochę tych płyt, żeby wiesz sobie. Powiedziałeś kiedyś, że w jakimś wywiadzie, że każda płyta Decapitated ma swoją historię. Mówiłem sobie o ostatniej płycie teraz, a teraz mam przed sobą Orlando Hallucinosis. Jaka jest historia z tą płytą związana? Jak jest ważna, jeśli chodzi o zespół Decapitated? Została nagrana bez zagrania ani jednej próby. Dlatego nie wiem, jak to się stało, że w ogóle ta płyta powstała. Po prostu mieliśmy zablokowane studio i musieliśmy nagrać płytę. Wiesz co, no nie wiem, no kurczę, nie chciałbym zdradzać za bardzo, co się działo wtedy w moim życiu osobistym, dlaczego ta płyta tak właśnie ma taką okładkę i dlaczego tak brzmi w ogóle, dlaczego jest tyle, kurczę, jakichś dziwnych dźwięków. Nie wiem, czy jakaś historia, wiesz co, może chodziło mi bardziej że każdy to jest jakiś, powiedzmy, zapis etapu, wiesz, to co się działo mnie w głowie, no nie, no bo to zawsze tak jest, że jakie życie, taki rap, no nie, no to chyba słychać po prostu, jak to było wtedy. To sobie można wyobrazić. Powiedzmy o autorach okładek. To jest dzieło jakiegoś greckiego artysty, tak? Tak, to Set. Mhm. Grecki artysta. No i chyba to wszystko, co chciałem. Mógłbym powiedzieć o tym temat. Kto jest autorem Carnival is Forever? Okładki płyty? Autorem tego zdjęcia jest Łukasz Jaszak. Kiedyś redaktor Zino Fucking Beach? Albo coś w tym stylu. Nie były, kiedyś były ziny, no nie, wiesz. Ta. I on był właśnie redaktorem takim i strasznie po nas jechał w tym, że wiesz, znajomości mamy, że w ogóle tam gówniarze, coś tam pozerzy, nie? A teraz jesteśmy, wiesz, w dobrych relacjach, robi nam różne designy na koszulki i takie rzeczy. No i to było zdjęcie właśnie jakiejś tam kobiety w masce, które gdzieś tam odłożył do szuflady, a później jak Jarek Szubryk napisał teksty, to zapytałem go, czy by miał pomysł na okładkę i przysłał mi właśnie to zdjęcie. I mogę tylko opowiedzieć taką historię, że jak wysłaliśmy to do Nuclear Blast, to nie uwierzyli, że naprawdę chcemy taką właśnie zrobić okładkę, no ale myśmy się uparli, bo nam pasowała do tekstów i w ogóle, no i kurczę, uznaliśmy, że jest trochę przesadzona, bo wiesz, królik, nie? Królik w metalu. Bo Nuclear powiedział, że to trochę z takim Slipknotem daje, czy czymś tam, nie? Że to wiesz, nie będzie pasowało, że metalowcy tego nie łykną. No ale jak to powiedział Malczewski, Arkadiusz, królik przyszedł, oswoił się i już został. Powiedz coś jeszcze o tym, właśnie, co z płytą następną? Czy są jakieś prace nad nią, czy jeszcze gdzieś w powijakach, czy coś w ogóle... Nie. Coś w powijakach, no coś tam wiesz, tam niby ja coś tam wymyślam, raz ci coś tam piszę, z Pawką tam zaczynamy coś tam powoli, powiedzmy, dumać, no ale no... No jeszcze czas, jeszcze trzeba posiedzieć nad tym, nie? Musimy nazbierać pomysłów trochę. A później zacząć to jakoś, wiesz, ogarniać, aranżować. A ty coś teraz na przykład, może powstanie jakiś DVD, czy raczej nie zamierzacie wydawać sample? Nie, z tej nie. Ewentualnie prywatne, nie? Chociaż kurde, pewnie powinniśmy, nie? Ale... Najczęściej nie ma czasu myśleć o takich rzeczach, no nie? Bo się człowiek zajmuje tym, żeby dobrze zagrać po prostu, a tam jak cała reszta po prostu gdzieś... To na DVD to chyba, znaczy tak wiesz, z trasy to spoko, ale jakbyśmy mieli koncert nagrywać, to jeszcze mamy świeży skład chyba.
tak mi się wydaje, że wiesz, jeszcze przyjdzie czas na DVD. Miało dosyć, wiesz... Lepiej poczekać, a zrobić spoko, nie? Tak mi się wydaje. Czy coś poza graniem w Decapitated was w ogóle kręci? Czym się zajmujecie? Macie jakieś swoje zajebiste zajęcia? W ogóle czy macie czas na to, nie? Znaczy generalnie moje życie teraz się układa wokół zespołu non-stop. Oni żyją. No wiesz, dzieciak mi się pojawił 3 miesiące temu, także wiesz, rodzina i metal. Czyli można pogodzić granie z Decapitated z rodziną, nie? Nie ma to żadnego konfliktu. Tak, można, jasne. Jak masz, wiesz, wyrozumiałą rodzinę do tego, co robisz, to spokojnie. Nawet lepiej niż wiesz. A co, a wy macie w ogóle czas na coś poza granie? Czy nie? No pewnie. Ja na przykład dużo jeżdżę pociągami, nie? Zajęcie. Uwielbiasz? Jem, nie? Spóźnia się na wywiady, to wiemy, tak? Tak. Albo dlatego, że teraz sobie, wiesz, ćwiczyłem, to też, nie? No. Co? No nie no, ja tam tak w sumie szczerze mówiąc poza muzyką ogólnie, no to niewiele robię, nie? No, ja staram się coś tam robić, poza tym, wiesz, jakieś, nie wiem, wycieczki, nie wiem, spacerki, wiesz, jakieś, nie wiem, no ale... Spacerki! No, wieczorem, tak? No wieczorem, dokładnie, stary, normalne życie, wiesz, jakiś tam, powiedzmy, odpoczynek po trasie reset, żeby ta cała schizofrenia, że tu jesteś, wiesz, jakimś kurczę gościem, który ma krzyczeć, a nagle, wiesz, idziesz sobie w Krakowie i, wiesz, słuchasz sobie muzyczki, jest spokojnie, cichutko, trzeba się na to wszystko przestawić, to jest super, nie? Nie wiem, czasami jakieś, nie wiem... spotkanie z przyjaciółmi, czy jakąś książkę poczytasz. Kółko różańcowe. Kółko różańcowe. Spozy się, wiesz. Posłuchanie pewnego radia, tak. Siemano, Decapitated z tej strony. Pozdrawiamy X-Mania Television. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.